Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy godzinę 21 praktycznie i zajmiemy się dzisiaj na odcinku pryskaniem stonki ziemniaczanej. Niestety się wpierdzieliła już. Upały są, no to się rozmnażają. No i kurde, żromy ziemniaki. No nie widać tego tak jakoś, nie wiadomo jak, ale są ogniska gdzieniegdzie, gdzie jest ta stonka. No i właśnie dzisiaj postanowiłem po prostu zaradzić jakoś na ten fakt. Muszę sobie oczywiście odgrodzić moje cudowne ogrodzenie, żeby móc wjechać. Byłem wcześniej nad jednym polu, tamtym mniejszym czy porównywalnym do tego, no i sobie tam już popryskałem. Muszę teraz to po prostu tutaj odgrodzić, żeby móc jakoś swobodnie jeździć bez przeszkód jakiś. No i tak to się prezentuje. Ziemniaczki w miarę jako tako nie są złe, no ale przydałby się deszcz. U nas jeszcze nic nie popadało jak na razie. No nie jest ciekawie. Tam jęczmień już widać, już żółknie, już dojrzewa praktycznie. Nie wiem ile tam jeszcze, z tydzień, max półtora tygodnia, jeśli będą takie upały, nie będzie deszczu, no i będzie gotowy do koszenia. Inne zboża tak samo, jak jakieś gorsze gleby typu piaski, no to też widać, że już usychają. No tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć z daleka, ale tak samo tam już żyto gdzieniegdzie też już jest przyrażone. Jest przyrażone i no i co? I jeszcze trochę i będzie trzeba kosić. Będą szybkie żniwa. No tutaj kret wyrył, no to niby jakaś jest wilgoć, ale to wiecie, jaka to jest wilgoć. Kołki mi się już kurde łamią, nie chcą wychodzić. Dobra, w sumie to może tu być tak, ja sobie tu wjadę tyłem, rozłożę opryskiwacz, wjadę po prostu tyłem, tak będzie najlepiej. Te kołeczki też muszę sobie powyjmować. Nie wiem jak to wyjdzie, może tak. No zobaczcie jaka kapusta, kiedy wczoraj była podlewana. Jeszcze gdzieś, gdzie nie gdzie jest wilgoć, ale już przykryła rajki. No ale podlewa się, nie? Się podlewa, dobra. Otworzymy opryskiwacz i będziemy atakować. Czym pryskam? Karate zone, czy co, tak to się chyba zwie. W tamtym roku pryskałem tym, no i w tym roku to samo. Większą dawkę daję, żeby kurde je ubiło od razu, bo nie ma co jeździć. No pewnie może będzie poprawka jeszcze raz, no ale zobaczymy. Rusek jeszcze nie posprzątany, nie ma kier. Zająłem się przyczepą i tak schodzi mi robota. Grunt, że cyka ze strzała. Dobra. Spróbujemy sobie celować tak jakoś, żeby w miarę tam nam zajęło te wszystkie rajki. Nie wiem, czy tu będziecie coś widzieć, bo szyba brudna. Zawadzę o te siatki już, ale może jeszcze cofnę, czy pojadę do przodu, nie cofnę. Dostęp, no lipa, no ale cóż się zrobi, no nic się nie poradzi. Bo są gdzie niegdzie już opierdzielone krzaki z tąką. A wiecie, upały robią swoje, nie? O, tutaj ziemniaków praktycznie mało co jest, bo to dziadostwo, kurde, wypija wodę z,
kopców, o. No. Nie wiem, czy nie wiem jak ten chwast się nazywa. O, widzicie stonka. Miały być pryskane te ziemniaki, ale za późna była już faza. Znaczy już była ziemniak już za bardzo był na wierzchu. No i lipa była. Straszna. Będzie dolegać. W sumie tu jeszcze jedną rajkę. O. Nie tak. Teraz się zmieściłem. Akurat będzie. No, robota wykonana. Jakie będą skutki, dopiero będzie wiadomo, powiedzmy jutro. Teraz trzeba sobie to po prostu zagrodzić. Najgorsze co może być, komary, wszystko działa. Tutaj chyba było, nie wiem, dobra, wbiję tego. Tamtego będę musiał jeszcze poprawić. Któreś to już z kolei trzeba te patyki wbijać. To nie wiem.
Dobra. Tu jest teraz kolejny. I tak zejdzie trochę. Pryskiwać trzeba by złożyć. No dobra, to cóż. Więcej tutaj nic takiego ciekawszego nie będę robił. Tylko muszę to po prostu zagrodzić. Zagrodzić jak najszybciej, bo mnie komary zaraz zechlają. Także co, ja się będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę. Komentarz też mile widziany. I co? I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Stachu, nie przypierdziel w palucha. Jak młotek nie spadnie, to nie przypierdzielę. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam was i trzymajcie się do następnego. Cześć!